goły. No nie, co ja gadam? Oczywiście, że coś wymyślę, bo jestem przecież bardzo mądrym królem. Potem myślę. No przecież myślę, ale jak coś pomyślę, to myślę, wiem. Co wiesz? Strasznie. Jeszcze takiego dziwnego zwierzę nie widzimy. Zarzuć mi swoją pustkę. No dobrze. No jak? No jak? Super, teraz. Co to ma znaczyć? Co tu się dzieje? Zwariowali? A ty? O, dziadku! A ty co tutaj robisz o tej porze z kotem? Wyszłaś na spacer? A, znaczy ja mówiłam, że dziadku. A może uciekłaś z domu, żeby nie odrabiać lekcji albo nie pić taru? Odpowiedz mi zaraz. Ale przecież dziadku, wiesz dobrze, że ja bardzo lubię plan, a jeszcze bardziej lubię odrabiać lekcje. Dlatego cię szukam. Dziadku, nie szukasz, moja wnuczko. Tak, dziadku. Bardzo, bardzo proszę, żebyś już nie gniewał się na mojego tatusia, wnuczu z panem Demiską do naszego pałacu. Nigdy? Ale dziadku. W żadnym wypadku dziadku. A jak mi twój ojciec, król Bul, znowu powie do więzienia, to już nawet zwycięska wojna nie wystarczy. Będę musiał się na poważnie obrazić. Takim wielkim jestem królem, mocnym, groźnym i w ogóle poważanym, szanowanym, uwielbianym, podziwianym. Co z tego, bo jeśli prawie przypadkiem do tego wszystkiego jestem dziadkiem. Mnie wystarczy jedno dziadziu, żebym zmiękł i już od razu stoli zaków, misia z włóczki, wór dukatów, dla swej wnuczki mógłbym dać. Dziadku, dobrze, wrócę z panem dentystą do twojego tacy króla Bula, ale musimy coś wymyślić. Twój ojciec znowu się zdenerwuje. To już żadne dziadku, dziadziu, a nawet dziadziusiu nie pomoże. Jeśli wasza królewska masz posłuchać, to ja mam pewien pomysł. Może nie całkiem nowy, ale za to skuteczny. Gdzie jest królewna? Gdzie jest królewna? Gdzie ta królewna? Gdzie jest królewna? Kota nie ma, obiadu nie będzie, bo kucharz siedzi w więzieniu. Podłoga zadeptana, nie, to nie na moje nerwy. Ja jestem stara, schorowana i nie będę wszystkich chodzić i zamiatać. Kto bałagani, niech sprząta. Od pierwszego odchodzę. Szukajcie sobie innej ochmistrzyni. Innej? Och, co ty mówisz? Odchodzę. Gdzie ja znajdę inną ochmistrzynię? Nie możesz mnie tak zostawić. Przecież wiesz, króla Bula boli ząb i królewna zginęła. Odchodzę. Ile ja mam w głowie, a ile ja mam spraw. Sama nie wiem, co robię, bo tyle na głowie mam. Czy będą na obiad lody? Gdzie jest królewna i kot? Na głowie mam sprawy mody. A jeszcze do tego wszystkiego. A jeszcze do tego króla boli ząb. Gdzie jest królewna i kot? Czy ktoś widział królewnę i kota? Nie. Ani troszeczkę się nie znaleźli. Ale za to przyjechali trzej wspaniali czarnoksiężni. A wiedzieli, że jak odnajdą królewnę, to jeszcze mogą wyleczyć królowi ząb. A no to świetnie! Niech wejdą!
wyżej wspomniani czarnoksiężnicy, wielcy magicy. Każdy z nich jest czarodziejski, niesłychanie, bardzo dziwne na ubranie, każdy z nich. Dzień dobry, ci najjaśniejsza pani. My jesteśmy ci, no... Czarnoksiężnicy. O, właśnie, to chciałem powiedzieć, czarnoksiężnicy i... Przyjechaliśmy, żeby wyleczyć Bula Bula. I moja wnuczka, to, ja sam nie wiem, co mówię, znaczy mój kolega, a właściwie kolega mojego kolegi, mój kolega oczywiście, to znaczy ten drugi przebrany, co tam stoi, może wyleczyć króla, bo jest dentystą. To jest nie dentystą, tylko oczywiście czarnoksiężnicy. A, no tak. Królu Bulu, chodź tu na chwilę. Królu Bulu, chodźże prędko. Królu. Królu Bulu. Królu Bulu, prędko chodź tutaj. No chodźże prędko. No chodźże prędko, przyjechali trzej wspaniali czarnoksiężnicy. A ja, trzeci czarnoksiężnik, będę leczył królowi Bulowi zęby. A teraz to ja teraz to ja nie mogę. Ale ja siadaj sobie, królu wygodnie. Tak, dziękuję. Jadaj sobie, bo my wszyscy na 3-4 będziemy mówić czarodziejskie zaklęcia. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, a król zamknie oczy sobie. Otworzy usteczka. Tak, bardzo ładnie, ale język to trzeba schować. A teraz, dzieci, uwaga. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Mamy! Brawo dla króla! Tatusiu, tak się cieszę! O! Nie, coś nieprawdopodobnego, nie do wiary, a do tego wcale mnie już nie boli. Mnie już naprawdę nie boli ząb. To na pewno twoja sprawka, królewno, i twoja królewski kocie. Oszukaliście mnie i do tego pan dentysta wyleczył mi ząb. Och, tatusiu, czy wsadzisz nas wszystkich do więzienia i rozpoczniesz wojnę z dziadkiem? O nie, to ja byłem głupi, że od razu nie dałem sobie wyrwa leczyć tego zęba. Teraz już zawsze będę się zwracał o pomoc do dentysty. Niech żyje król, niech żyje dentysta. Zwariuję i stanę na głowie zjemberu i zacznę kiciać jak biały króliczek na łące zielonej przez trawę będę umykać. Bulusiu, nie przy dziecku. O tak, masz rację. Wszyscy macie rację. Niech żyje król. Niech żyje dentysta. Ach, bym zapomniał. Proszę wszystkich wypuścić z więzienia. Dzisiejszy dzień ustanawiam świętem państwowym. Tak zwanym świętem wleczonego zęba. Niech żyje król. Niech żyje dentysta. I tak skończyła się bajka o królu Bulu. Wojny nie będzie, ale za to będzie obiad, a na deser orzechowe ciasteczka. Królewskie więzienie na pewno zostanie przerobione na klatkę dla kanarka, bo przecież gdy króla już nie boli ząb, więzienie jest niepotrzebne. Króla już nie boli ząb, to słońce świeci jaśnie i kucharz w kuchni piecze tort, a dwór z radości klaśnie. Bo kiedy król
labory są nareszcie już przestanie. Poddanie dwóch, a nawet kot na głowie każdy stanie. Raduje król, to naród z nim się cieszy, więc morał z tego jasny jest, niech król swe zęby leczy. Więc morał z tego jasny jest, niech król swe zęby leczy. Zapraszamy wszystkich i jeszcze królowa zajmie minutkę. Ja chciałam powiedzieć, że niespodzianka jest przygotowana przez dwie mamy, panią Agnieszkę Wielicką i panią Martę Bąk, mamy Mai, Igora i Martynki. Także bardzo dziękujemy, to był ich wkład, naprawdę. Jeszcze chwila. Dobrze, czy już gdzieś tam latać? Tak? Musimy poczekać na niespodziankę. Napięcie musi rosnąć.